Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę poruszyć temat oddechu przeponowego. Dlaczego oddech przeponowy jest taki ważny? Z jakich konkretnie powodów powinniśmy znowu po raz kolejny oddychać prawidłowo? Otóż pierwsza podstawowa sprawa. Oddychanie to rzecz, która jest często zaniedbywana, chociażby z racji tego, że oddychamy w sposób nieświadomy. Faktycznie ciężko byłoby nam zrobić cokolwiek innego w momencie, gdybyśmy musieli się skoncentrować na 20 tysiącach oddechów, które wykonujemy w ciągu doby. Pamiętaj o tym, że w przypadku oddychania, co jest bardzo, bardzo często pomijanym faktem, generujesz tutaj największą ilość energii, a też jeżeli pozbywasz się zbędnych kilogramów, chodzi konkretnie o tłuszcz, tkankę tłuszczową, robisz to również za pomocą układu oddechowego. I teraz rzecz następująca. Jak powinno się oddychać prawidłowo? Ja już to w wielu materiałach wideo poruszałem. Po pierwsze, przede wszystkim oddychasz przez nos. Dlaczego oddychasz przez nos? Ano właśnie, nos pełni bardzo ważną rolę. W zasadzie nie jedna książka o tym mówi, że oddychanie przez nos powoduje, że powietrze, które trafia do płuc, jest oczyszczone. Powietrze, które trafia do płuc, jest ogrzane. Powietrze, które trafia do płuc, jest oczyszczone z różnego rodzaju mikroorganizmów, czyli funkcja antyseptyczna. Powietrze, które trafia do płuc za pomocą nosa, tutaj w wydzielanych zatokach nosowych, w nosie coś takiego jak tlenek azotu, który między innymi ma działanie antyseptyczne i rozszerzające w odniesieniu do naczyń krwionośnych. Dodatkowo Twoje drogi oddechowe są zdecydowanie szersze, a zatem oddychanie przez nos to bardzo ważna rola i jego funkcja. Niezależnie od tego, czy jesteś na treningu, czy jesteś w trakcie normalnego funkcjonowania, czy śpisz, oddychaj przez nos. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o oddech wolny, oddech powolny. Powinniśmy oddychać w tempie mniej więcej 4-6 oddechów na minutę, ponieważ to jest tempo odpowiednie, które sprawia, że nasze oddychanie jest prawidłowe pod względem biochemicznym, czyli mamy odpowiednie stężenie dwutlenku węgla i tlenu, adhezyjność tlenu jest na odpowiednim poziomie, czyli tlen oddawany jest do tkanek. Kolejna sprawa, oddychanie przebiega prawidłowo pod względem fizjologicznym, co jest niesłychanie również ważną rzeczą. Teraz kolejna, trzecia rzecz, powinniśmy oddychać głęboko, czyli przeponowo. Pamiętać, że przepona stymuluje tą część parasympatyczną układu autonomicznego nerwowego, czyli to jest coś, co automatycznie Cię rozluźnia. Zauważ, dzieci po urodzeniu mają oddech przeponowy i ten brzuszek malutki wystający, który ciągle się porusza, powoduje, że nie porusza się klatka piersiowa, co jest oczywiście jak najbardziej prawidłowe i właściwe. Gdy mówimy o takiej ważnej roli, jaką pełni przepona, tak naprawdę tych ról jest bardzo, ale to bardzo wiele, ponieważ nie będę może tutaj za długo o tym mówił, ale przepona jest niesłychanie ważna ze względu na stabilizację naszej sylwetki. Wyobraź sobie, że nieprawidłowa praca przepony może spowodować, że odczuwasz ból, a nawet masz zaburzenia na poziomie układu nerwowego, ponieważ dochodzi do ucisku na poziomie szyi, czyli masz zdrętwiałe barki, całą obręcz barkową. Nieprawidłowe działanie przepony spowoduje, że masz nadciśnienie. Nieprawidłowe funkcjonowanie układu, nieprawidłowe funkcjonowanie przepony spowoduje, że będziesz w stanie przewagi części sympatycznej, czyli będziesz w stanie napięcia. Nieprawidłowe funkcjonowanie przepony spowoduje, że na poziomie układu limfatycznego twoje węzły chłonne się nie oczyszczają. Masz opuchliznę, celulit, uwaga drogie panie, celulit i masz, problemy z żylakami. Na poziomie pracy przepony, słuchajcie, tak bardzo lekceważymy ten oddech i zapominamy o tych bardzo ważnych rzeczach. Dalej twoja przepona reguluje funkcjonowanie twojego układu trawiennego. Wyobraź sobie, że od strony trzewnej przepona dokonuje masażu narządów wewnętrznych, pobudzając ich pracę i regenerację. Dodatkowo jeszcze oczywiście pobudzając odpowiednio wydzielanie
wszystkich ważnych hormonów. Oczywiście ćwiczeń i narzędzi do treningu przeponowego oddechu jest bardzo dużo. Jeżeli będziecie chcieli, ten temat rozszerzę i wskażę Wam określone, według mnie słuszne ćwiczenia czy narzędzia, które możesz wykorzystać po to, żeby promować czy wykształcić u siebie ten oddech przeponowy. Jedno jest pewne. Jest to rzecz niesłychanie ważna, szczególnie z perspektywy funkcjonowania Twojego całego organizmu. Przepona ma niesłychanie ważną rolę, w związku z tym ten oddech powinien być przeponowy jak najbardziej. I teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tego slajdu. Powinniśmy oddychać lekko. Co to znaczy oddychać lekko? Oddychanie lekkie to w zasadzie konsekwencja dwóch rzeczy, czyli oddechu przeponowego, oddechu głębokiego i oddechu odpowiednio małego, czyli odpowiedniej małej częstotliwości. Lekko to znaczy, że ten oddech jest niezauważalny i tutaj mamy do dyspozycji również całą masę ćwiczeń, żeby ten lekki oddech pobudzać. Oczywiście te ćwiczenia przerabiamy zawsze na szkoleniach i te ćwiczenia Wam pokazuję. Zresztą już niedługo będę udostępniał różnego rodzaju kursy online odnośnie prawidłowego oddychania, bo jest to rzecz niesłychanie ważna. Wiem, wiele osób powie, że ja się spuszczam nad tym tematem i mówię cały czas o oddychaniu, gdzie oddychać każdy potrafi. Tak, nieprawidłowo oddychać każdy potrafi, natomiast jeżeli nie chcesz robić sobie krzywdy za pomocą oddechu przez 24 godziny na dobę, jeżeli chcesz właściwie oddychać 20 tysięcy razy w ciągu doby, to jest to czas, aby rozpocząć trening oddechowy dla Twojego zdrowia i zdrowia na poziomie bardzo wielu układów. Tym samym dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeżeli chcesz się dobrze rozluźnić, zrelaksować, zapraszam Cię do skorzystania z aplikacji Medity, którą znajdziesz, link w opisie. Natomiast z mojej strony najlepszego. Trzymaj się, cześć. Servus.